Cześć, witajcie w nowym filmie na moim kanale, w którym przetestuję głośnik bezprzewodowy marki Electronics. Jak widzicie, tak się prezentuje pudełeczko. Mamy tutaj cenę. Był on kupiony w jakimś sklepie takim typu chiński. Tutaj mamy informację, że ma on gniazdo 3,5 mm jack oraz w zestawie kabelek USB w standardzie mikro. Tutaj mamy parametry. Może się wyostrzy. Jak widzicie, głośnik ma Bluetootha 5.0, głośniczek 3-watowy oraz baterię o pojemności 300 mAh. Mamy tutaj jeszcze, że mamy informację na pudełku, że ma zasięg do 10 metrów. Pewnie jest większy, ale standardowo do tego się ograniczają. No i że może grać przez 4 godziny. Nie wiadomo na jakiej głośności, ale może grać przez 4 godziny. No dobra, rozpakujmy go sobie. Sam głośniczek odłożę na razie na bok. Zobaczmy, co jest jeszcze w środku. Mamy tutaj tą taką wkładkę z informacjami, czyli tak naprawdę to jest tylko taka obwoluta plastikowa. No i mamy tutaj tą wkładeczkę, no a najprawdopodobniej w środku będzie to, co było napisane, czyli kabelek micro USB oraz kabelek jack. A nie, jednak nie. Mamy tutaj przewód micro USB i smyczka do głośnika. Taka ciekawostka. Fajnie, bardzo fajnie. No i oczywiście instrukcje w wielu językach. Pewnie po polsku też jest, skoro na pudełku był język polski. Dobrze, odłóżmy to sobie na bok i zobaczmy głośnik. Głośniczek prezentuje się w ten sposób. Bardzo prosta konstrukcja. Wyglądem przypomina JBL-a Go pierwszej generacji. Tutaj mamy miejsce na zaczepienie smyczki. Mamy przełącznik do uruchamiania, wejście AUX oraz wejście do ładowania. Z tyłu nie mamy dosłownie nic. Jest bardzo przyjemny w dotyku, tak jak właśnie pierwszy Go. Taki plastik, ale to jest taka plastikoguma. No i dodatkowo mamy tutaj parametry identyczne, które były wypisane na pudełku. Dobra, zobaczmy sobie, jak to gra. Thank you.
Jak za tą cenę, czyli 35 zł, głośnik gra naprawdę wyśmienicie. Mógłbym jego brzmienie porównać do JBL-a Go właśnie pierwszej generacji. I szczerze mówiąc jest na w miarę wyrównanym poziomie. Jedyna różnica jest taka, że Go 1 miał troszeczkę więcej niskich tonów. Natomiast naprawdę jestem zaskoczony, jak ten głośniczek zagrał. Zobaczcie sobie porównanie wielkościowe. Niestety nie mam już Go jedynki działającej żadnej. Tutaj jest wersja bez... Znaczy wersja, używam jej tylko do testów jakichś głośniczków. To zobaczcie sobie, że one są praktycznie identycznej wielkości. Można powiedzieć, że no to samo.
Dodatkowo jestem zaskoczony jakością wykonania tego głośnika, bo jest on naprawdę ciężki jak na swój rozmiar. No i też prezentuje się elegancko, nie ma żadnych, nie wiem, logotypów. Jest to po prostu bardzo prosta konstrukcja, która wygląda naprawdę super. Trzymajcie się i cześć!